10 najlepszych machin wojennych w historii. Zespół Technologii Wirtualnej Polski opracował ranking najlepszych sprzętów i maszyn wojskowych w historii. Do każdej kategorii, typu helikopter, czołg czy statek, umieścił najlepszą machinę, jaka kiedykolwiek powstała, i ja prezentuję Wam ich założenia. Najlepszy mundur. W tym przypadku egzoszkielet wspomagany, czyli mocowana na zewnątrz ciała powłoka, której celem jest wzmocnienie siły mięśni użytkownika. Egzoszkielet może wzmacniać wszystkie partie mięśni lub tylko niektóre. Poruszanie się w egzoszkielecie zależy od kilku czynników. Zależy, jaki to jest egzoszkielet i na jakie potrzeby został stworzony. Jest to bardzo popularna metoda doskonalenia ludzi w filmach science fiction. Pierwsze próby stworzenia egzoszkieletu sięgają lat 60. XX wieku, kiedy to firma General Electric prowadziła badania związane z projektem Hardiman. Jednakże próby te, podobnie jak inne, zakończyły się niepowodzeniem. Obecnie prace nad egzoszkieletem są bardzo zaawansowane, o czym może świadczyć na przykład projekt Blix lub HAL 5. Te egzoszkielety planuje się wprowadzić do służby w najbliższej przyszłości i głównym celem jest wzmocnienie żołnierza w trakcie długich wędrówek bądź niesienia ciężkiego sprzętu. W takim robocie żołnierz nie będzie się męczyć, a przy okazji będzie mógł przenieść jeszcze więcej sprzętu, który następnie będzie mógł wykorzystać w bitwie. Najlepszy robot wojskowy. Robot Talon, czyli robot, który aktualnie jest na wyposażeniu armii amerykańskiej w Iraku. Posiadają oni 3 maszyny, stając się jednocześnie pierwszymi ludźmi, którzy operują robotami w trakcie konfliktu zbrojnego. Co ciekawe, Amerykanie nigdy nie użyli tych maszyn w bezpośrednim starciu, jednakże są one perfekcyjnie przystosowane do działań wojskowych, ponieważ posiadają karabin maszynowy, potrafią wykrywać miny, a dodatkowo widzą zarówno w dzień, jak i w nocy. Także kiedy nadejdzie sytuacja, w której żołnierze nie będą mogli stawić czoła na przykład zbyt licznemu przeciwnikowi, będą mogli wykorzystać te roboty. Najlepszy samolot niebojowy. RQ-4 Global Hawk, bezzałogowy statek powietrzny produkowany przez Northrop Grumman, mający prowadzić rozpoznanie bez przerwy przez 24 godziny z pułapu 20 km. Pierwsze loty próbne tego aparatu przeprowadzono w 1998 roku, a już w 1999 siły zbrojne USA otrzymały jeden egzemplarz. Samolot ten nie musi korzystać z lotnisk w rejonie konfliktu zbrojnego, bowiem może wystartować na przykład z terenów USA i prowadzić rozpoznanie w dowolnym punkcie kuli ziemskiej. Jest to system całkowicie autonomiczny i po odpowiednim zaprogramowaniu może wykonać zadania bez udziału operatora. Na płatowcu zamontowano najnowocześniejsze komputery, które przejęły rolę kontrolera i operatora lotu. Niemniej jednak wykonywane zadania w każdej chwili mogą zostać zmienione lub przerwane przez operatora naziemnego. System nawigacyjny Global Hawka jest jednym z najdokładniejszych systemów na świecie. Na pokład samolotu można załadować nawet 1500 kg sprzętu specjalistycznego. Standardowym wyposażeniem są czujniki elektrooptyczne na podczerwień oraz radiolokator. 29 marca 2014 roku miał miejsce najdłuższy lot Global Hawka bez lądowania i bez tankowania. Trwał on bez przerwy 34 godziny. Najlepsza artyleria. Panzerhaubitz 2000, czyli niemiecka samobieżna haubicoarmata kalibru 155 mm opracowana przez Niemców. Prace nad tym działem odbywały się w latach 80. Niemiecka armia planowała wstępnie zamówić 1254 sztuki, ale ostatecznie w 96 roku Wegmann otrzymał zamówienie na 185 dział. W 98 roku dwie firmy produkujące owe działa połączyły się, dzięki czemu prace konstrukcyjne mogły ulec przyspieszeniu. W dniach 16-28 sierpnia 2006 roku holenderskie działa produkcji niemieckiej wzięły udział w działaniach bojowych w południowym Afganistanie w ramach operacji Medusa skierowanej przeciwko talibom. 3 działa prowadziły wsparcie ogniowe na odległość ponad 30 km. Był to ich chrzest bojowy.
Aktualnie działa, są na wyposażeniu armii niemieckiej, włoskiej, greckiej, holenderskiej, szwedzkiej, katarskiej, chorwackiej, litewskiej i węgierskiej. Swoją drogą, jeśli lubicie takie tematy jak, nie wiem, na przykład czołgi, to polecam wam gry tak jak na przykład World of Tanks, gdzie możecie, wiecie, więcej się dowiedzieć o tych czołgach, poczytać ich parametrach, pograć nimi. Link umieszczam wam w opisie, także polecam, gdyż sam lubię sobie czasami zagrać. Choć nie ukrywam, że akurat latam samolotami, jestem fatalny w to, ale bawię się świetnie. Wracamy do tematu. Najlepszy w historii bombowiec Northrop B-2 Spirit, czyli amerykański strategiczny bombowiec o obniżonej wykrywalności, zbudowany w układzie latającego skrzydła, zdolny do przenoszenia bomb konwencjonalnych i jądrowych, napędzany 4 turbinowymi silnikami firmy General Electric. Koncepcja budowy tego samolotu pojawiła się już w latach 70. w wyniku stałego rozwoju radzieckiej techniki radiolokacyjnej. Program rozwoju budowy bombowca rozpoczęto w 81 roku. Początkowo planowano budowę 135 egzemplarzy, finalnie jednak zredukowano do liczby 75. W wyniku zakończenia zimnej wojny w styczniu 91 roku George Bush ogłosił zaprzestanie budowy samolotów tego typu. Ostatecznie jednak zamówiono 21 egzemplarzy, z których 20 służy w siłach powietrznych USA do dziś. Wyprodukowanie takiej małej liczby egzemplarzy i ogromne wydatki na zaprojektowanie samolotu spowodowały, że koszt jednego bombowca wyniósł według różnych ocen nawet 2 miliardy dolarów, czyniąc z nich najdroższe samoloty, jakie kiedykolwiek zbudowano. Użycie bojowe może się odbywać tylko w nocy. B-2 jest zbyt mało zwrotny i zbyt duży, aby mieć szansę w starciu z myśliwcami. Chrzest bojowy B-2 nastąpił podczas operacji Sprzymierzona Siła w Kosowie w 1999 roku. Bombowce tego typu zniszczyły 33% serbskich celów w pierwszych 8 tygodniach walki. Wspomniałem, że wyprodukowano 21 takich samolotów, a służy z nich tylko 20. Co więc stało się z tym jednym? 23 lutego 2008 roku samolot B-2 rozbił się krótko po starcie z bazy lotniczej na wyspie Guam. Był to ostatni lot przed powrotem 3 bombowców tego typu do bazy w Missouri. Po 4 miesiącach misji na Guam uczestniczyły w misji polegającej na obecności tych maszyn na Oceanie Spokojnym. Obydwaj piloci katapultowali się i przeżyli katastrofę. Jeden po badaniach lekarskich opuścił szpital, natomiast drugi pozostał pod stałą obserwacją lekarzy. Przyczyną katastrofy było nieprzewidziane przez amerykańskich naukowców zawilgocenie maszyny, a co za tym idzie, błąd komputerów pokładowych. I 2 miliardy dolarów poszły w morze. Najlepszy śmigłowiec w historii. Boeing AH-64 Apache. Podstawowy śmigłowiec szturmowy armii amerykańskiej przeznaczony do zwalczania broni pancernej i wspierania oddziałów lądowych. Apache zostały zaprojektowane jako bardzo wytrzymałe maszyny do działań na pierwszej linii frontu w każdych warunkach pogodowych w dzień i w nocy. Kabina załogi jest opancerzona, obaj członkowie siedzą w tak zwanej wannie. Dzięki nowoczesnej aparaturze nawigacyjnej śmigłowiec może latać nawet przy całkowitym braku widoczności. Oczywiście podstawą jest tutaj jego wytrzymałość, bo na przykład była taka pechowa sytuacja, że w bodajże Afganistanie talibowie ostrzelali z karabinów polski śmigłowiec i kule przebiły się przez podłogę helikoptera, raniąc jednego z naszych polskich żołnierzy. Ten na szczęście przeżył. W przypadku wojsk amerykańskich takie sytuacje nie mają prawa się pojawić. Samoloty te służyły m.in. w Panamie w 1989 roku, w Zatoce Perskiej w 1991 roku, później w trakcie II wojny w Zatoce Perskiej, która miała miejsce w 2003 roku, jak i również broniły Izraela przed palestyńskimi bojówkami. Helikoptery Apache posiadają m.in. Arabia Saudyjska, Egipt, Grecja, Holandia, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Kuwejt, Republika Chińska, Stany Zjednoczone, Singapur, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jeden z Apaczów rozbił się w 2001 roku w trakcie ćwiczeń na poligonie w Polsce. Taka ciekawostka. Najlepszy okręt w historii. USS Nimitz. Znowu amerykański okręt. Się wyposażyli. Jest to lotniskowiec o napędzie atomowym.
w służbie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych jest od 1975 roku. Portem macierzystym jest San Diego. Jest to drugi amerykański lotniskowiec o napędzie atomowym. Został zamówiony w 1967 roku. W 1968 prace zostały zakończone, wodowanie nastąpiło w 1972 roku, a służba rozpoczęła się w 1975 roku. W 1980 roku miał swój chrzest bojowy. To właśnie z niego startowały helikoptery, które brały udział w operacji Orli Szpon, która miała uwolnić amerykańskich zakładników w Iranie. Ponadto w 1981 roku dwa myśliwce F-14 operujące z tego lotniskowca zestrzeliły dwa libijskie samoloty podczas potyczki nad Zatoką Wielka Syrta. W 1991 roku okręt wziął udział w wojnie w Iraku. Najlepsze łodzie podwodne w historii. Virginia. Amerykańskie wielozadaniowe okręty podwodne z napędem atomowym stanowiące drugi w kolejności amerykański na świecie typ okrętów czwartej generacji. Jednostki typu Virginia opracowane pierwotnie jako uzupełnienie, a następnie jako tańsza alternatywa dla okrętów typu Seawolf przystosowane są zarówno do wykonywania klasycznych operacji myśliwskich, jak i też taktycznych uderzeń na cele lądowe, działań płetwonurków bojowych oraz wsparcia oddziałów na lądzie i operacji radioelektronicznych. Okręty przeznaczone są zarówno do działania w głębokich wodach oceanów, jak i też w wodach przybrzeżnych. Takich okrętów jest zaledwie na świecie 12 sztuk i wszystkie należą do Stanów Zjednoczonych. Najlepszy samolot w historii. Lockheed F-22 Raptor, amerykański myśliwiec przewagi powietrznej. Wykonany w technologii Stealth, został zaprojektowany głównie do walki z lotnictwem Związku Radzieckiego w wypadku naruszenia przestrzeni powietrznej USA. Posiada jednak uzbrojenie pozwalające na atakowanie celów naziemnych, prowadzenie wojny elektronicznej i nasłuchu elektronicznego. Podczas długiego procesu rozwojowego samolot nosił różne oznaczenia. Głównym wytwórcą jest koncern Lockheed Martin, odpowiedzialny za konstrukcję płatowca, uzbrojenie oraz końcowy montaż samolotu. Pierwsze bojowe zastosowanie uzbrojenia przez F-22 nastąpiło 23 września 2014 roku. Wykonano wtedy uderzenie na cele tzw. Państwa Islamskiego na terenie Syrii przy użyciu broni naprowadzającej za pomocą systemu GPS. Samoloty te nigdy nikomu nie były sprzedawane, ponieważ Biały Dom nie chciał rozprowadzać tak silnej broni, a nawet jeśli by sprzedał, to nie było państwa na świecie, które sprostałoby wymogom technicznym i finansowym tego samolotu. Japończycy produkują swój samolot, wzorowany właśnie na amerykańskim F-22, jednakże jest to tania podróbka. Produkcja oryginalnego F-22 dobiegła końca w 2011 roku i najprawdopodobniej nigdy już nie zostanie wznowiona. Najlepszy czołg w historii. Na pierwszym miejscu pierwszy czołg trzeciej generacji, legenda wojskowości i symbol zwycięskich bitew, czyli niemiecki czołg podstawowy Leopard 2. W czasie trwania II wojny światowej III Rzesza była jednym z czołowych producentów sprzętu pancernego. W wyniku przegranej w tym konflikcie i podziału kraju niemiecki przemysł zbrojeniowy w znacznej mierze przestał istnieć. Dopiero powstanie w 1949 roku Republiki Federalnej Niemiec oraz jej przystąpienie do NATO w 1955 roku umożliwiło odbudowę sił zbrojnych tego kraju i rekonstrukcję ośrodków produkcyjnych dla armii. Leopard 2 oczywiście był nawiązaniem do czołgów, które służyły w armii niemieckiej w trakcie II wojny światowej, czyli Leopard 1. Była to unowocześniona wersja jednej z najbardziej śmiercionośnych maszyn II wojny światowej. Czołgi te trafiły do wielu państw, do Szwajcarii, Grecji, Turcji, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Singapuru, Chile, Finlandii, Austrii, Kanady, Indonezji, Danii, Norwegii, Portugalii, Holandii i Kataru, również do Polski. Pierwsza partia tych czołgów trafiła do Wojska Polskiego w czerwcu 2003 roku. 22 listopada 2013 roku podpisano umowę, na mocy której znowu zamówiono kolejnych 119 czołgów Leopard 2, z tym, że używanych.
Dzięki za obejrzenie do końca. Przypominam wam o grze World of Tanks. Naprawdę bardzo polecam. Link macie w opisie i zapraszam was na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. I dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. Trzymajcie się. Cześć.